Dzień dobry, Anna Lachowska, Fundacja Przemocni. W tej serii omawiam tematykę autyzmu i zespołu Aspergera. Według takich bardzo formalnych kroków szkolenia, które aktualnie przechodzę. Postanowiłam w tym roku przewietrzyć swoją wiedzę, odświeżyć ją, porównać z tym, co aktualnie się mówi o różnych tematach, którymi się zajmuję. No i to jest właśnie jedno z tych szkoleń. Nie byłabym sobą, gdybym nie dodawała tutaj tego, co ja wiem, albo tego, co doszperam, jeśli coś mnie zainteresuje. W ICD-10 zespół Aspergera miał następujące kryteria diagnostyczne. Brak opóźnienia w rozwoju mowy i zakresie zdolności poznawczych, czyli wypowiadanie pojedynczych słów przed ukończeniem drugiego roku życia, komunikowanie się za pomocą pojedynczych zdań przed ukończeniem trzeciego roku życia, zainteresowanie otoczeniem, zdolność do pomagania sobie oraz zachowanie adaptacyjne w okresie pierwszych 3 lat życia, odpowiednie dla rozwoju intelektualnego tego okresu. Nieznaczne opóźnienie rozwoju motorycznego, występowanie ruchowej niezdarności, ale to kryterium nie jest wymagane do postawienia rozpoznania i pojedyncze szczególne umiejętności często powiązane z zaciekawieniem jakimś tematem, ale to też nie jest konieczne do rozpoznania. Czyli w kategorii A mamy brak różnic z osobami neurotypowymi de facto. Może być nieznaczne opóźnienie rozwoju motorycznego, mogą być szczególne umiejętności, ale to nie musi być. A tak poza tym to mowa w normie, zainteresowanie otoczeniem w normie, relacje i adaptacje w normie. Czujecie i słyszycie to? Opis zaburzenia. Po pierwsze, norma. Po pierwsze, osoba jest w normie. Drugi punkt, punkt B, to dopiero jakieś tam coś, jakaś różnica. Występowanie trudności w relacjach społecznych z co najmniej dwóch poniższych obszarów. Znikome wykorzystanie kontaktu wzrokowego, mimiki, postawy ciała, komunikacji niewerbalnej podczas interakcji. Trudności w relacjach z rówieśnikami, np. brak zainteresowania, brak wzajemności. Odmienność reagowania społeczno-emocjonalnego lub trudności z właściwą reakcją odpowiednio do kontekstu sytuacji społecznej lub zaburzona integracja w zakresie funkcjonowania społecznego, emocjonalnego oraz komunikacji. I brak spontanicznej potrzeby dzielenia się z innymi swoimi uczuciami, zainteresowaniami, osiągnięciami. Już o tym mówiłam 100 tysięcy razy i powiem 100 tysięcy pierwszy. Mówimy o odmienności. Po prostu o odmienności. Odmienność reagowania. Lub trudności z właściwą reakcją odpowiednio do kontekstu sytuacji społecznej. W porządku, znajdź się w innej kulturze. Według ICD-10 będziesz spełniał kryterium B zespołu Aspergera, bo twoje reakcje nie będą odpowiednie do kontekstu sytuacji społecznej. I oczywiście tu chodzi o to, że ty reagujesz nieodpowiednio w swoim kręgu kulturowym. Tylko że jeśli jesteś w normie intelektualnej, to jak dowiesz się, jakie są te normy, to możesz je spełniać. I oczywiście osoby neurotypowe bardziej się uczą przez naśladownictwo, a osoby z Aspergerem autystycznym przez zrozumienie. Pytanie tylko, czy naprawdę funkcjonowanie przez zrozumienie jest jakieś gorsze. Bo rozumiecie, zaburzenie oznacza, coś jest nie tak. I ciężko mi uznać, że ta niewielka grupa osób, które nie przyjmują wszystkiego bezkrytycznie, tylko zastanawiają się nad sensownością tego, jest zaburzona. Oczywiście większość stada musi tańczyć w jeden rytm, ale część stada musi być awangardą, która się będzie zastanawiała w ogóle nad tym, co robimy, a nie tylko powtarzała. Więc tutaj znowu dla mnie to jest po prostu uznanie, że coś jest zaburzeniem, bo się odróżnia. Bo nie jest takie jak większość. To jest uznanie, że coś jest zaburzeniem poprzez kontrast. Tymczasem, czy autyści między sobą mają taką znowu odmienność reagowania społeczno-emocjonalnego lub takie trudności z właściwą reakcją odpowiednią do kontekstu, by nie móc tworzyć między sobą wspólnej grupy? No nie.
Nie, nie, nie. Nasze kody są dla nas zrozumiałe. Odnajdujemy się w nich. Jeśli czyjaś reakcja jest dla nas trudna, to my i tak wiemy, dlaczego ona tak wygląda. Czyli na przykład teraz jest czyjaś kolej, żeby ci odpowiedział, a on się dalej w ciebie wgapia, nie? Ale ty wiesz, jaki stan umysłu go do tego doprowadził, więc mówisz, teraz twoja kolej. I tyle. Obszar C. Występowanie stereotypowego, powtarzającego się zachowania w co najmniej jednym z poniższych obszarów. Ściśle określone zainteresowania, pochłonięcie konkretnym tematem, kompulsywne przywiązanie do rutynowych, czasem niepraktycznych czynności lub zachowania, które się powtarzają, manie rozmaruchowe, zafascynowanie danymi elementami przedmiotu. Ścisłe zainteresowania i pochłonięcie konkretnym tematem, nikt mnie po prostu nie przekona do tego, że jest to problem. Bo bez ścisłych, określonych zainteresowań i pochłonięcia konkretnym tematem przez niektórych przedstawicieli ludzkości, nadal byśmy siedzieli na drzewach. Więc jeśli nie uznajemy, że w ogóle cywilizacja jest problemem, to nie możemy uznać, że ściśle określone zainteresowania i pochłonięcie konkretnym tematem tym problemem jest. Bo albo. To się nie da tak. Kompulsywne przywiązanie do rutynowych, czasem niepraktycznych czynności lub zachowania, które się powtarzają. Tak, zdarza się, że jest to kompulsywne. Zdarza się, że jest to niepraktyczne. Tylko, że to jest związane ściśle z dojrzałością. To znaczy z uświadomieniem sobie i wyciągnięciem wniosków z doświadczenia. My mamy całe... My myślimy ogromnymi systemami. Stąd są przywiązania do rutyn, ponieważ system, który wymyśliliśmy, musi być oparty o jakieś określone trybiki. To są te rutynowe, czasem niepraktyczne czynności. I dopiero kiedy zdobędziemy na tyle doświadczenia i oglądu, by zobaczyć, że ten system w zasadzie niczemu nie służy, albo jest nieopłacalny, niewydajny, dopóty będziemy się tego trzymać. A potem możemy to zmienić, tak? Wielu autystów jest zbieraczami, jest bardzo oszczędnych, jest wykorzystujących wszystko zero-waste'owych. To wynika z myślenia systemami. I kiedy na przykład, i ja jestem takim przykładem, że z zero-waste'a i permakultury ja się teraz przestawiam na minimalizm, bo w moim przypadku osoby też z ADHD, ta permakultura to jest za dużo zmiennych, za dużo rzeczy, którym bym musiała poświęcać uwagę, a nie mam na to ochoty tak naprawdę. Części rzeczy nie jestem w stanie zrealizować sama, nie byłam w stanie znaleźć odpowiednich współpracowników i też stwierdziłam wraz z progresem mojej mojego dojrzewania, dojrzewamy całe życie, że ja wszystkiego, na co mam pomysł, nie zrobię, więc muszę sobie ograniczyć. I wiele tych niepraktycznych czynności, które były immanentnymi elementami systemu, w którym myśliłam, teraz jest z mojego życia eliminowanych. A gdyby nie zostały wyeliminowane, to zasługiwałyby na diagnozę Obsessive Compulsive Disorder, czyli jednego z odłamów nerwicy. I to by wymagało leczenia jako nerwica. Nie byłoby autyzmem. Manie rozmaruchowe. Tak, my jesteśmy wyraziści i w dodatku zazwyczaj to uwielbiamy. Niektórzy z nas zachowują się faktycznie dziwnie. Dziwnie mówią, dziwnie mimo robią, dziwne gesty robią, wyglądają jak roboty i tak dalej. Niektórzy z nas są super charyzmatyczni, są pięknymi ludźmi, na których się wspaniale patrzy. No, z osobami neurotypowymi jest tak samo, nie? Część ma bardzo fajną mimikę, część ma odrażającą, część mówi w bardzo fajny sposób, tylko się nie osłucha, część w sposób, którego się nie da słuchać. Część się porusza ładnie, część się porusza brzydko, część ma grację, część nie ma gracji. Część ma fajne poczucie humoru i poczucie estetyki, część nie. I w ramach tego no na część się przyjemnie patrzy, a na część nie. A my mamy to posunięte bardziej faktycznie. My jesteśmy bardziej. Wiecie, w tym
polityczna poprawność, w tym sporze o neuroróżnorodność, różne oznaki różnych chorób i zaburzeń przysparzają cierpienia. I ja dlatego się upieram, że zespół Aspergera, autyzm wysoko funkcjonujący, dobrze, nie można tak mówić, to nie są rzeczy, które przysparzają cierpienia. To znaczy nasze kompulsje, nasze manieryzmy, nasze środki wyrazu nam sprawiają przyjemność. Dopiero jeśli się spotkają z jakimś bardzo przykrym odbiorem, to ta część z nas, która jest emocjonalnie niewystarczająco zbudowana przez swoich rodziców i innych wychowawców, zacznie to odbierać jako problem. I jest sama w którymś momencie osaczona przez dwie osoby, z których jedna była bardzo zaburzona od drugiej, wróciłam na terapię, mówiąc, że mój sposób mówienia po prostu jest dla ludzi agresywny, ja go muszę zmienić, to rodzi problemy, kłótnie itd. I bardzo krótko spotkanie terapeutyczne trwało i wyszłam z niego po prostu ze złotą myślą, wyrytą na mózgu, piękną złotą czcionką, kto ma z tym problem, z tym, jak ja mówię, ja czy oni? No oni dwoje. Dzisiaj obie te osoby są pogrzebane w głębokiej mojej przeszłości i nie ma nic, co by sprawiło, że chciałam z nimi jakikolwiek kontakt, bo to po prostu były osoby, które mi robiły gaslighting i pranie mózgu i znęcanie psychiczne na każdy możliwy sposób. W tym czepiały się moich manieryzmów, akurat w mowie, ale też w gestach, w mimice. Ale wystarczy, że mam osobę, która nie, obok siebie, która nie ma problemu ze sobą i te moje manieryzmy jej nie przeszkadzają, a nawet się podobają. Czyli to nie jest coś, co mi bezpośrednio sprawia problem, prawda? Czego nie można na przykład powiedzieć o urojeniach ksobnych w schizofrenii. Czego nie można powiedzieć o depresji, ale też w wielu bardzo aspektach manii w HEDzie. To jest zafascynowanie danymi elementami przedmiotu, na przykład barwa, faktura. Znowu... dlaczego to jest problem? Dlaczego to jest problem? Bardzo dobrze jesteśmy w stanie zbadać świat. Dlatego, że ogromną, poznawczą przyjemność sprawia nam medytacja, mindfulness różnych aspektów rzeczywistości. Jeśli ci psychoterapeuta zaleca mindfulness, a ty płacisz za niego grupę pieniędzy, to jest okej. Ale jeśli jesteś autystą i masz mindfulness na co dzień, to to nie jest okej, to jest zaburzenie. Ja rozumiem, że może zaburzać funkcjonowanie, jeśli ty w tym mindfulness jesteś tak głęboko, że nie potrafisz wyjść, no to jest głęboki autyzm. Ale samo zafascynowanie danymi elementami przedmiotu to jest spokój wewnętrzny. To jest koncentracja, to są głębokie zdolności kognitywne, poznawcze. No i znowu. Tak jak pierwszy punkt mieliśmy, że wszystko musi być w normie, tak? Jeszcze na koniec mamy podkreślenie jeszcze raz, że wszystko musi być w normie. To znaczy wykluczenie innych zaburzeń. Zaburzeń typu schizofrenia, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, osobowości anorektycznej, reaktywnego albo nieselektywnego zaburzenia przywiązania w dzieciństwie, czyli no tutaj będziemy mieli po prostu syndrom DDA, DDD. Ja bym tutaj dodała jeszcze FAS do tego wszystkiego. Czyli zaczynamy i kończymy tym, że osoba jest zdrowa. A pomiędzy tym jest niewiele obszarów, w których się różni zasadniczo na plus, jakby tak rozbić na części. To wszędzie jest na plus i ostatecznie tworzy to zaburzenie. No tak jakbym powiedziała, to jest wiele mówiące o naszej kulturze. Zrezygnowano z kategorii zespół Aspergera i mamy po prostu zaburzenia ze spektrum autyzmu. Zespół Aspergera wszedł w tę samą kategorię. Znaczy zawsze w niej był, ale był podtypem, a teraz nie ma podtypu, tylko po prostu jest zaburzeniem ze spektrum autyzmu. Z kodem, tak jak już wcześniej wspominałam, 6A02.0. I
są to zaburzenia ze spektrum autyzmu bez nieprawidłowości w rozwoju intelektualnym i języku funkcjonalnym. I jeśli wymagania diagnostyczne dla zaburzeń ze spektrum autyzmu są spełnione, funkcjonowanie intelektualne i zachowania adaptacyjne są co najmniej na średnim poziomie, czyli na średnim albo na wysokim, odpowiednio do danego rozwoju, okresu rozwojowego i nie ma trudności lub są łagodne w posługiwaniu się językiem mówionym i pisanym w celach instrumentalnych, to jest w zakresie wyrażania swoich potrzeb i pragnień, no to mamy to 6A02.0, czyli dawny zespół Aspergera. A te zaburzenia ze spektrum autyzmu, o których się mówi, to są deficyty w zdolności inicjowania i podtrzymywania interakcji społecznych, a także trudności w komunikacji społecznej, czyli introwertycy, odludki i dziwaki. Introwertycy, pustelnicy, osoby mające ciekawsze rzeczy do roboty niż integracja z grupą dowolnych ludzi, którzy go nie interesują. Nietowarzyskość. Oraz szereg powtarzalnych wzorców zachowań, zainteresowań lub czynności, które są wyraźnie nietypowe dla danego okresu rozwojowego czy społeczno-kulturowego kontekstu. Czyli ktoś, kto ma coś bardzo swojego, nie jest to powiązane z grupą, jest introwertyczny, no to w zasadzie spełnia kryteria zaburzeń ze spektrum autyzmu. A jeśli do tego jest co najmniej intelektualnie i adaptacyjnie na co najmniej średnim poziomie, albo w tym wyższym pułapie, no to całościowo zaburzenie. Wiecie, ja się śmieję po prostu z tego co chwila, bo to jest dla mnie zabawne. Jak to rozłożyć na czynniki pierwsze, to jest zabawne. Jeśli zrobić z tego problem, to będzie problem. Jeśli zrobić z takiego dziecka dziecko problematyczne, to ono będzie miało problemy i te problemy się nie pogłębiały. Tylko, że te problemy i tak będą mogły być leczone w innych kategoriach chorobowych. Depresja, nerwica, zaburzenia osobowości, a nie w tej kategorii. A jeśli z tego nie zrobi problemu, to mamy osobę, która bardziej jest skupiona na sobie niż na innych, na swoich zainteresowaniach niż na innych ludziach i funkcjonuje co najmniej dobrze. No i przepraszam, ale dla mnie to jest problem z dupy. Z drugiej strony ja rozumiem, że musimy być opisani. Ja zawsze wiedziałam, że jestem inna. Cała moja rodzina, która sobie nie zdaje sprawy z tego, jak bardzo jest inna od innych ludzi, bo oni myślą, że są tacy sami i to jest ich ogromny problem, bo to tworzy jakiegoś rodzaju dramat nieadekwatności, poczucia nieadekwatności. Więc oni też mi zawsze mówili, że się różnią od wszystkich innych. I gdzie się nie pojawiłam, ludzie mówili, że jestem inny niż wszyscy. A równocześnie zawsze mi przyrównywano do niektórych postaci. Dzisiaj jest moja Hermiona Granger. Nawet pokażę wam screena, jak kiedyś Facebook mnie poinformował, że wykrył moją twarz w czyimś tam aktywności i że potwierdziła, czy to jestem ja, czy nie. Nie to, że ta osoba mnie oznaczyła, tylko Facebook mnie oznaczył. Facebook mnie wykrył, nie? I to była po prostu Granger. No a wcześniej byłam zawsze porównywana z Pippi Langstrong i z Anią Shirley, z Zielonego Wzgórza. No takie typowe Aspergerki. I ja to poczucie inności miałam też właśnie bardzo silne, ja to widziałam, w czym się różnię. I to nie było tak, że mi przeszkadzało to, że się różnię, tylko przeszkadzało mi to, jak nudni są inni. I nie każdy był dla mnie nudny. Większość ludzi była dla mnie po prostu nudna jak flaki z olejem. Więc ja rozumiem, że my musimy być jakoś wydzieleni. I nie ma z tym problemu. I może sobie to być wydzielone jako całościowe zaburzenia rozwoju. Śmieszy mnie to, że w całościowym zaburzeniu musisz funkcjonować co najmniej średnio. Co najmniej jak średnio. Co najmniej na średnim poziomie. Bo co to jest za zaburzenie? No bo zaburzenie to jest jakaś wada, jakiś problem, prawda? Coś poszło nie tak. I w efekcie tego, jak bardzo to poszło nie tak, jesteś na co najmniej średnim poziomie, czyli jesteś w górnej połowie, górnych centylach. No to
Jest to zabawne, kiedy się okazuje, że żeby spełnić kryteria zaburzenia, ty musisz być przynajmniej w górnych 50 centylach populacji. No to jest po prostu dla mnie oksymoron. No ale dobra. Jakoś trzeba, na tyle się odróżniamy, że trzeba nas jakoś badać, klasyfikować, obserwować, zastanawiać się, o co z nami chodzi. No okej. No ale oczywiście, to całe zaburzenie jest na tyle poważne, według ICD-11, że powoduje trudności w funkcjonowaniu w sferze osobistej, rodzinnej, społecznej, edukacyjnej, zawodowej lub innej ważnej sferze. Te trudności są obserwowalne w różnych środowiskach i mogą się różnić w zależności od sytuacji społecznej, edukacyjnej czy różnego rodzaju kontekstu. Czyli znowu, te deficyty, te nasze problemy powodują trudności w funkcjonowaniu i to się może różnić w zależności od sytuacji społecznej, edukacyjnej czy różnego rodzaju kontekstu, czyli od otoczenia. Czyli to nam sprawia trudności z otoczeniem. I tu znowu wracamy do mojego problemu z sąsiadami w małej wiosce. Tam miałam problemy. A na przykład na zajęciach na Erasmusie Plus nie miałam problemów, tylko byłam ta wow, co mówi po angielsku, co się nie wstydzi powiedzieć, co ma coś ciekawego do powiedzenia i w ogóle fajnie ma przygotowaną pracę i tak dalej. I tam nagle przestaje być problemem, nie? Robi się gwiazdą. A w małej podkarpackiej wiosce, gdzie ludzi świadomych, w ogóle z otwartym umysłem, można było policzyć na palcach jednej ręki, a reszta to po prostu ksenofobia i nieskończone pokłady frustracji, ja miałam gigantyczne problemy. Do tego stopnia, że po prostu kilka osób we wsi zawzięło się, że mi się stamtąd pozbędzie. Za wszelką cenę. Gdzie sranie mi na próg było raczej w tych mniejszych cenach, które byli gotowi zapłacić. Za to, żeby po prostu się nie pozbyć, bo ja jestem jakaś inna, jakaś dziwna, tak? Ale jeśli zmienia się właśnie ta sytuacja społeczna, edukacyjna i kontekst, czyli zmieniają się ludzie z pijanej, zaściankowej patologii na jakąś tam elitę europejską, to ja nagle nie mam trudności. Nagle moje trudności nie są obserwowalne. A jeśli są, no to na przykład w tym, że ja nie lubię tych dziwacznych zabaw integracyjnych, które polegają na mieszaniu się i opowiedzeniu czegoś o sobie. Mam tylko wrażenie, że osoby neurotypowe też tego nie lubią, bo to jest po prostu żenujące. I jedno. Wiecie, bardzo płynne są te granice, naprawdę bardzo, bardzo płynne, bardzo umowne, bardzo opisowe to wszystko jest. I z jednej strony nie da się zaprzeczyć, że coś jest na rzeczy, bo tak, autystę rozpoznam gołym okiem, a z drugiej sposób, w jaki to jest opisywane, w moim odczuciu jest bardziej nieudolny niż to 80 lat temu. No i ten opis zaburzeń spektrum autyzmu w ICD-11 mówi, że początek tego zaburzenia następuje zwykle we wczesnym dzieciństwie, ale może się objawiać, to już też wspominałam, w późniejszym okresie, kiedy ograniczone możliwości nie pozwalają na spełnienie społecznych wymagań. I tak u mnie zawsze było widać, a nie spełniłam społecznych wymagań, mając lat powyżej 35 i były to wymagania agresywnych alkoholików. Sąsiedztwo. No i diagnoza. Diagnoza jest wystawiana dziecku w wyniku bardzo dużej ilości badań i testów. Przede wszystkim sprawdzany jest słuch, wzrok, fale mózgowe, neurologia, badania neuroobrazowe mózgu, genetyczne, metaboliczne, konsultacja z logopedą, konsultacja z psychiatrą, konsultacja z psychologiem. I jest bardzo popularny, aczkolwiek albo się już na tyle odcięłam i poblokowałam osoby, których działalność mi się nie podoba, albo to trochę straciło na sile, ale był
szczególnie kilka lat temu, taki ogromny boom na diagnostykę osób dorosłych za jakieś chore pieniądze w wielu właśnie krokach. Było spotkanie z psychiatrą, z psychologiem, testy różne, ileś tych spotkań w ogóle z psychiatrą, ileś z psychologiem. I to kosztowało 1500, 2000, to organizowały i z pewnością nadal organizują różne fundacje zajmujące się autyzmem. I dlaczego ja ich poblokowałam? Między innymi dlatego, że byłam nie ze sporej organizacji, tylko byłam jedną w zasadzie osobą, która mówiła, że ten ich biznes jest naciąganiem i diagnozę dostaniesz po prostu na spotkaniu z psychiatrą, który ma pojęcie o autyzmie, a nie każdy ma pojęcie, dlatego że to jest bardzo nowe de facto w polskiej psychiatrii. Wiele osób jest po prostu jeszcze niedouczonych, to raz, a dwa, nie potrafi rozpoznać. Właśnie dlatego, że no sorry, ale to wszystko, co mam wcześniej powiedziałam, jest tak właśnie płynne, że jak nie znasz autyzmu, to tego nie rozpoznasz. Stąd jest bardzo dużo bardzo błędnych diagnoz, bardzo krzywdzących, HAD-u, zaburzeń schizoafektywnych, zaburzeń osobowości. Dlaczego one są krzywdzące? Dlatego, że tam, gdzie nie ma problemu, nieudolny psychiatra wmawia człowiekowi problem. Tam, gdzie problem jest innej natury, wmawia człowiekowi problem, który albo wymaga mocnej farmakologii, albo długotrwałej, nastoletniej lub stałej na całe życie psychoterapii i mówi mu, że z tym człowiekiem jest bardzo poważnie coś nie tak. I ja też trafiłam na takie diagnozy. Na szczęście ja trafiłam po tym, jak przez 3,5 roku byłam pod opieką psychiatry i psychologa, psychoterapeuty na terapii DDD, czyli dorosłych dzieci rodzin dysfunkcyjnych. Coś, co uważam, że w naszej kulturze powinien przejść absolutnie każdy, bo tam po prostu rozprawiamy się z przekonaniami, które są destrukcyjne dla nas i te przekonania biorą się z rodziny wychowania, ale w rodzinach one się biorą zazwyczaj, przynajmniej w ogólnej mierze, z kultury i ogólnego kontekstu społecznego. I to, co się dzieje w naszym narodzie, i w naszym kraju, i w naszym państwie, kwalifikuje się jako społeczeństwo dysfunkcyjne. DDD, to miało początek DDA, ma kilkanaście takich punktów charakterystycznych błędnego myślenia. I te punkty się bardzo pięknie pokrywają z naszą ogólną mentalnością narodową. Dlatego uważam, że warto przejść taką czy psychoterapię, czy psychoedukację. Akurat ja byłam na psychoterapii, ponieważ ja się wplątałam w bardzo przemocowy związek i po prostu potrzebowałam przestać dać się wykorzystywać. Nie tylko tej jednej osobie, ale wielu osobom w swoim życiu, bo miałam po prostu niewłaściwe schematy tego, co jest dobre, a co złe. I dzisiaj jako pracownik społeczny widzę, że większość osób ma te same przekonania, które mnie zakwalifikowały na intensywną psychoterapię. I tam mi ugruntowano zaufanie do własnej oceny, ugruntowano mi, co jest zdrowe, co jest niezdrowe, ugruntowano mi, co jest normalne, co jest akceptowalne, tak? I ugruntowano mi moje własne granice i szacunek do samej siebie. I takie jakieś sytuacje, że ja poszłam do jakiegoś przypadkowego psychiatry, bo potrzebowałam leków przeciwlękowych, kiedy się zaczęło prześladowanie mnie w tej wsi. Ja na pierwszej wizycie, po prostu po 5 minutach rozmowy, dostawałam diagnozę po prostu całościowych zaburzeń osobowości, w ogóle skomplikowanych, wielopiętrowych i tutaj, bo w tej Warszawie to się w ogóle nie znają i tutaj źle mnie zdiagnozowano jako osobę zdrową. Wszystko źle i ja tutaj jestem po prostu beznadziejnym przypadkiem, tak? I trafiłam na kilku takich lekarzy, z których szybciej zrezygnowałam, niż się u nich pojawiłam. I widziałam, jak łatwo szafują, no na przykład diagnozą HAD-u. Diagnozą HAD-u ja dostałam tak na pierwszym spotkaniu, gdzie poszłam po leki przeciwlękowe. Dostałam jakieś leki przeciwpsychotyczne,
w ogóle bardzo poważne, na schizofrenię, trzy różne rodzaje. I gdybym nie była na tyle świadoma, na ile jestem, nie sprawdziła, co to jest w ogóle za gówno i czy ono jakkolwiek do mnie pasuje, to bym została bardzo uszkodzona. I w ogóle jakaś taka mentalność, mówienie człowiekowi, że wszystko jest ze mnie tak, a nie, że ma prawo być inny od innych, no jest... To jest najprostsza droga do tego, żeby komuś zniszczyć psychikę. I dlatego uważam, że do zawodu psychiatry powinny być również testy właśnie osobowościowe, żeby wykluczać mroczną triadę i powinny być jakieś kwalifikacje moralne, czego zupełnie nie ma. Bo to jest władza nad ludźmi, bardzo często nadużywana przez osoby bardzo zaburzone moralnie. Taka bardzo długa dygresja. W każdym razie, zrobiono biznes z diagnozowania dorosłych autystów. I dlaczego ludzie to łyknęli? Dlatego, że diagnozowanie dzieci jest bardzo wieloetapowe. Tak, stosuje się testy, a to ADOS, ADIR, różne, wiele. Ale to nie dlatego, że to jest tak trudno wykryć i to jest takie jakieś specyficzne, wiecie, że to musi kosztować te 2000 i zespół osób się nad tym musi pochylić, bo jakoś kurczę, przy diagnozowaniu przed schizofrenii, gdzie wprowadza się bardzo poważne leki, gdzie może ci przysługiwać poważna renta, tego nie ma. Tak nie musi się zbierać zespół i robić 1 500 2 900 testów i brać za to 2000. Ale w polskich niektórych fundacjach zajmujących się tematem autyzmu to jest konieczne. I dlaczego ludzie to łyknęli? Dlatego, że u dzieci to tak wygląda. Tylko, że dziecko nie ma takich zdolności autorefleksji, introspekcji, zrozumienia, obserwacji, przekazywania dalej drugiej osobie, jak dorosłe. Dlatego dzieci bada się po pierwsze wykluczając różne inne sprawy, po drugie różnymi testami z obserwacji. Do dorosłego nie jest potrzebna taka obserwacja, bo wystarczy obserwacja, którą z nim masz podczas rozmowy. Natomiast dziecko, które jest wycofane i nie mówi, ono może się tak zachować z bardzo wielu powodów. Może być autystyczne i świetnie się bawić wewnątrz swojej głowy i nie okazywać tego mimikom, ale to może być dziecko, które jest molestowane, które jest krzywdzone, to może być dziecko, które nie słyszy, które nie widzi i ono ci nie powie, że ono nie słyszy albo nie widzi. I ono ci nie powie, że jest molestowane, że jest ofiarą przemocy, bo nie wie tego i nie rozumie. Dorosła osoba ma już taki zestaw doświadczeń, że ona po prostu może z psychiatrą porozmawiać o tym, kim jest. A dziecko nie może. Dziecko nie ma takiej świadomości, takiej samoświadomości, takiego doświadczenia. Wiecie, dziecko, które się urodziło niewidome, w ogóle nie wie, że jest niewidome, a dorosły już wie, już się zdążył dowiedzieć. Tak? Mniej więcej to jest coś takiego. Dlatego dzieci pod wszelkimi kątami diagnozuje się w taki bardzo skomplikowany sposób. Różnymi testami z obserwacji, rozmowami z rodzicami, z wychowawcami, testami medycznymi i tak dalej, tak? Wieloetapowo. Bo trzeba sprawdzić wszystko. W przypadku osoby dorosłej nie trzeba sprawdzić wszystkiego, wystarczy zwykły wywiad diagnostyczny i już. I dlatego można dostać diagnozę zaburzeń ze spektrum autyzmu na NFZ u zwykłego psychiatry, który jest tylko na tyle douczony, że potrafi to rozpoznać i w ogóle ma jakąś wiedzę na ten temat. I wszystkie te potwornie drogie diagnostyki w topowych polskich autystycznych fundacjach to jest zwykłe wyłudzenie. Dlatego właśnie mam ich publikowanych, bo im się bardzo nie podobało, że to mówię, bo im psułam biznes. I jeśli chodzi o ustalenie przyczyn, to oczywiście one również są nieustalone. To jest po prostu, to jest super. W ogóle nie wiadomo o co chodzi, nie wiadomo, na czym dokładnie polega problem, nie wiadomo, jakie są przyczyny. Nic nie wiadomo. Jakoś trochę da się to opisać, ale to się wymyka opisom, ale spór o to, czy to jest neurowróżnorodność, czy nie, jest i jest w ogóle bardzo zacięty. To,
To są spory po prostu ludzi węgla, dzieci węgla. I oczywiście jedna z teorii to jest przyczyny genetyczne. Widać, że autyzm jest ewidentnie dziedziczny, choć oczywiście wielu rodziców się oburzy, bo u nich się wziął znikąd. Może wy po prostu nie wiecie, tak? Nie zdajecie sobie sprawy i tyle. Może jesteście jak moja rodzina tak bardzo przekonani o własnej akuratności, że nie zdajecie sobie sprawy, bardzo odstajecie. A może wam się wydaje, że jeśli nie zostaliście zdiagnozowani, to was to nie dotyczy. Może nie wiecie, że gdy wy byliście dziećmi, to ta diagnostyka w ogóle nie miała miejsca w Polsce, a i dzisiaj, dopóki się nie rozwalisz o jakieś poważne problemy z otoczeniem, to tej diagnozy prawdopodobnie nie dostaniesz. Jeśli będziesz miał nauczyciela, który szuka problemów, to prędzej zostaniesz zdiagnozowany. Jeśli masz nauczyciela, który ceni, to masz mniejsze szanse na diagnozę. I tak samo z rodzinami. Jeśli masz rodzinę, która jest zachwycona tym cudem, który się urodził, to prawdopodobieństwo diagnozy jest mniejsze. Jeśli natomiast pochodzisz z rodziny, w której życie składa się głównie z problemów, no to prawdopodobieństwo, że masz diagnozę, jest większe, że trafisz na diagnostykę, jest większe. No i co? Nie wyodrębniono konkretnego genotypu. Szacuje się, że od 2 do 10 genów może odpowiadać za objawy. Czyli nic nie wiadomo. Wspomniałam w poprzednim odcinku i odsyłam też do filmu mojego o hipotezie genu neandertalskiego. Bardzo jest moim zdaniem spójna, bardzo prawdopodobna, bardzo się pokrywa i jest bardzo taka normalizująca i oddemonizowująca autyzm. No i oczywiście w różnych badaniach neuroobrazowania, w różnych neurologicznych ujęciach mówi się, że mózg funkcjonuje, różne obszary mózgu funkcjonują nieprawidłowo. Nieprawidłowo to znaczy inaczej niż u większości. Inaczej działa ciało migdałowate w procesie tworzenia, kontroli i rozpoznawania emocji u innych ludzi. Podobnie płaty czołowe z neuronami lustrzanymi działają inaczej. Płaty skroniowe, które są takimi filtrami poznawczymi, odpowiadają za rozumienie mowy, komunikacji niewerbalnej, rozpoznawanie różnych rzeczy. One mają mniej filtrów niż u osoby neurotypowej. Czyli więcej do nas dociera. Widać jakieś różnice w pracy hipokampu, które w aspekcie procesów związanych z pamięcią. Ja mam pamięć jak słoń. Ludzie po prostu nie wierzą, że można mieć taką pamięć, ale wielu autystów ma ogromną pamięć do szczegółów i pamięta ze swojego dzieciństwa rzeczy dużo wcześniej niż osoby neurotypowe. To znaczy, na przykład moja siostra się urodziła, kiedy ja miałam 2 lata i 8 miesięcy. Ja pamiętam, jak ona się urodziła i pamiętam, jakbyśmy byli w szpitalu. To mi jest podważane, ale ja pamiętam, jak miałam pół roku i trafiłam do szpitala z zapaleniem płuc i moment, kiedy mnie przekazano na oddział. Ja uważam, że pamiętam. I to nie jest tylko moje doświadczenie. A co do szczegółów, widzicie, ostatnio na zdjęciu u mojego znajomego zobaczyłam dziewczynę, bo ona była oznaczona, która nazywała się jak taka osoba, o której w jednym zdaniu ktoś 20 lat temu mi coś powiedział. I ja sobie po prostu posprawdzałam znajomych tej dziewczyny, faktycznie to jest ona. I wiecie, pamiętam, w którym miejscu w Warszawie to było powiedziane, o jakiej porze dnia, przy jakiej pogodzie. Pamiętam to zdanie, pamiętam to jej imię i nazwisko. Do tego stopnia tak, że po prostu trafię na to znaczenie i sprawdzam, czy to może być ta osoba i wychodzi, że tak, że to jest osoba właśnie z tej rodziny. Także faktycznie te procesy pamięci są niezwykłe. I są też zarzuty do pracy mózgu, który jest odpowiedzialny za takie podstawowe funkcje, jak napięcie mięśniowe. Szacunki, ile w ogóle osób ma autyzm, to jest kolejna bardzo śmieszna dla mnie sprawa. Według WHO około 0,6% populacji. Według GUS-u w roku szkolnym 2015-2016 niecałe 3% uczniów miało autyzm. Czyli to są takie szacunki, wiecie, które nic nie mówią. Bo z tego znowu nie wiadomo. Nie wiadomo.
Nie wiem, ilu, jakiego w ogóle procenta populacji to dotyczy, bo ciężko to jest określić. To jest tak ciężkie do określenia i tak w ogóle warunkowe do wykrycia. To znaczy zaczynamy wykrywać, jeśli się pojawią problemy w życiu tego człowieka. I oczywiście tak jest też z chorobami psychicznymi, tak? Czy z zaburzeniami osobowości, że zazwyczaj do leczenia osoba trafia, jeśli się pojawią problemy w jej życiu. Tylko że jest ogromna różnica wagi pomiędzy tymi problemami. To znaczy, autysta trafi do diagnostyki, jeśli po prostu zostanie zgnębiony przez kogoś. Natomiast schizofrenik trafi na przykład mając urojenia, halucynacje, omamy. To jest trochę powiedziałabym inny ciężar gatunkowy. Inną taką płynną granicą diagnostyczną jest granica pomiędzy autyzmem a ADHD. I w kwestii ADHD też są też wielkie spory właśnie o neuroróżnorodność. Czy to jest neuroróżnorodność, czy zaburzenie. Ja osobiście jako osoba z autyzmem i z ADHD odczuwam ADHD jako problem. To mi dezorganizuje, w moim własnym życiu nie ma styku z innymi ludźmi rzeczy. Ja na przykład nie potrafię utrzymać porządku. Ja zapominam hasła, ja zawsze leżę obładowana po prostu torbami, obładowana po kieszeniach. Bardzo często nie wiem, gdzie co jest, nie mogę sobie przypomnieć właśnie haseł. Mam duże problemy z koncentracją. Niewiele widzę zalet, właściwie chyba żadnych. W każdym razie bardzo często jest współwystępowanie ADHD i autyzmu. Często są mylone, różnie interpretowane i znowu próby określenia są nie do końca klarowne. To, co na pewno jest papierkiem lakmusowym, to to, że pewne określone substancje stymulujące, które działają na innych ludzi stymulująco, na osoby z ADHD działają wyciszająco. Jest takim papierkiem lakmusowym tego, że faktycznie jest to jakieś zaburzenie stricte neurochemiczne, czego nie można powiedzieć o autyzmie w żaden sposób. No i tak sobie ludzie starają się to klasyfikować, starają się opisywać jakoś, ująć w jakieś szufladki, tylko po to, żeby na koniec kłócić się o to, żeby nikogo nie szufladkować, staram się utworzyć jakieś etykietki i potem uczą, żeby nie etykietkować. Ludzkość jest naprawdę przedziwna. No i tak sobie robią to klasyfikacje, one się zmieniają i część badaczy skupia się na swoim fixum dirtum, idea fix. Jakby dosłownie mieli autyzm, jakieś obsesyjne zainteresowanie tematem. I na przykład takim badaczem jest pan Van Krevelen, który jest orędownikiem twierdzenia, że autyzm wczesny dziecięcy i psychopatia autystyczna, czyli to, co opisał Asperger i to, co opisał Leo Kammer, to są dwie zupełnie różne rzeczy i nie powinny być w tym samym worku diagnostycznym. I szczerze mówiąc, jest to mi dość bliskie. To znaczy, ja powiedziałam wcześniej o tym mitycznym autyzmie. Ja nie widziałam osoby z głębokim autyzmem, która by nie miała tego sprzężonego z niepełnosprawnością intelektualną. Nie widziałam, to nie znaczy, że to nie istnieje. Natomiast nie do końca wiem, ja o tym słyszałam. Nie bardzo mi się to faktycznie składa z tym autyzmem, który ja znam. Van Krevelen rozgraniczył, zrobił taką tabelkę porównawczą pomiędzy autyzmem i zespołem Aspergera, gdzie autyzm mówi, że ujawnia się w pierwszym miesiącu życia, a zespół Aspergera około trzeciego lub później. Że autyści zaczynają wcześniej chodzić niż mówić, a aspergerowcy wcześniej mówić niż chodzić. Był w mojej rodzinie przypadek osoby, która wcześniej zaczęła chodzić niż mówić, chyba nawet za dwa. Nie ma szczególnej różnicy między mną a tymi osobami. Natomiast bardzo charakterystyczne było to właśnie, że oni bardzo długo nie mówili, ale świetnie chodzili. A ja właśnie jeszcze siedziałam, a już się mądrzyłam.
ale jak widać, znowu, może tak jest, a może tak nie jest. Może to się zgadza, a może nie zgadza, a może jest płynne, a może jednak jest, jest takie twarde i wyraźne. Nie wiadomo, zależy kto to opisuje. Kto bada, co bada. W autyzmie jest brak lub opóźnienie mowy, w zespole Aspergera nie ma problemów z mową, w autyzmie brak wykorzystania języka do komunikowania się, w zespole Aspergera podejmowanie prób komunikacji, w autyzmie nieodpowiedni kontakt wzrokowy, w zespole Aspergera unikanie kontaktu wzrokowego. No znowu, no, różnie to bywa. Zanim ja się nauczyłam nie gapić na ludzi w środkach komunikacji publicznej, to musiałam zostać kilkadziesiąt razy po prostu przez kogoś złapana i skarcona spojrzeniem za to, że się komuś po prostu wlepiam prosto w twarz. Uważam, że jest to nieodpowiedni kontakt wzrokowy, absolutnie unikalny. Że to było też w interakcjach, tak? Czego się tak na mnie patrzysz? To jest bardzo częste do różnych autyści. Oni to słyszą. Czego się tak na mnie patrzysz, jakbyś mnie chciał zabić? Jest to równie częste jak chyba kłamiesz, bo tak wodzisz oczami, tak? Albo co, boisz się nie spojrzeć w oczy? Tak więc tak powiedziałabym, trochę ten podział wydaje mi się na wyrost. Autyzm, niedostrzeganie, w cudzysłowie, niedostrzeganie ludzi, życie w własnym świecie, zespół Aspergera, dostrzeganie ludzi, życie w świecie społecznym, ale na swój sposób. Autyzm, zaburzenie psychotyczne, zespół Aspergera, cecha osobowości. Autyzm, słabe rokowanie, zespół Aspergera, dobre rokowania. I to mi się z kolei bardzo podoba, to do mnie bardzo przemawia. Autyzm w ujęciu Blaurera. Jako zaburzenie psychotyczne, nie mające nic wspólnego z osobowościami takimi jak ja. Tylko po co w takim razie wrzucać to do jednego worka jeszcze bardziej? Ale tak, jest przecież z tym mitycznym autyzmem, o którym powiedziałam, głębokim autyzmem, bez niepełnosprawności intelektualnej, z tymi ludźmi ja nie miałam kontaktu, bo z nimi ponoć nie ma kontaktu. Jest z nimi bardzo trudno, bardzo ciężko. Podczas gdy my musimy być co najmniej w połowie siatki centralnej społeczeństwa. No trochę się to nie zgrywa. I właśnie ujęcie głębokiego autyzmu jako zaburzenia psychotycznego bardzo do mnie przemawia. Będzie podobne w części obrazu klinicznego z zespołem Aspergera, z autyzmem wysokofunkcjonującym, ale będzie miało inne podłoże kliniczne. Więc ja zupełnie nie rozumiem, po co zrezygnowano z tego dzielenia dalej na części i przyglądania się oddzielnie, zamiast właśnie jeszcze głębiej się zagłębiać w szczegóły, by dalej zdobywać poznanie na ten temat. Jest to dla mnie ruch polityczny. Krok polityczny, posunięcie polityczne, poprawne polityczne, znak naszych czasów. I to samo zrobiono z zaburzeniami osobowości i z zaburzeniami i ze schizofrenią. Dla mnie w ogóle krok w nauce, który likwiduje szczegółowość na rzecz ogólności, to jest krok wstecz. Bo nauka jest nieustającym zgłębianiem i rozdzielaniem. Aż dochodzimy do atomu, aż dochodzimy do kwantów, aż dochodzimy do naczyń krwionośnych i do kapilar. Coraz głębiej i do komórek. I do części komórek. Głębiej, 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 szczegółowiej. I tutaj nagle wielki krok w nie rozdrabniajmy schizofrenii, schizofrenia to schizofrenia, nie rozdrabniajmy zaburzeń osobowości, są po prostu problemy z osobowością, nie rozdrabniajmy autyzmu, po prostu to są całościowe zaburzenia rozwoju, ale jakże właśnie różne, gdzie część mimo formalnej, braku formalnej niepełnosprawności intelektualnej jest gdzieś na dole siatek centylowych, a druga część musi, żeby być zdiagnozowana, musi być co najmniej górnej połowie. Trochę to nie wydaje mi się, że ma sens. Tak samo z zaburzeniami osobowości. Po co rezygnować z rozdzielenia, jeśli różne zaburzenia osobowości dotyczą różnych nieprzepracowanych problemów z konstrukcją tożsamości? Różnych problemów, które się przepracowuje na różnych etapach dzieciństwa i określony deficyt sięga określonego problemu, którego rodzice nie pozwolili nam zdrowo rozwiązać. I terapia zaburzeń osobowości będzie sięgała
do tego konkretnego problemu. Po co nagle robić jeden wór z różnymi zaburzeniami osobowości, gdzie tam były w ogóle klastry, z których część dotyczyła deficytów emocjonalnych, część dotyczyła bardzo odludkowego funkcjonowania, część dotyczyła funkcjonowania zależnego, lękowego. Były dobrze poklasyfikowane ludzkie problemy i teraz po prostu się zrobiono krok w stronę mówienia, no masz całościowy problem, masz problem z osobowością, masz problem z rozwojem, masz problem psychiczny. Tak ogólną diagnozę może postawić niemalże nie tak pod monopolowym. Więc nie rozumiem, czemu to ma służyć, aczkolwiek nie słyszę, czemu ma to służyć. Ma to służyć temu, żeby nie stygmatyzować. No super. Tak jakby ludzie mieli większych problemów niż stygmatyzacja w swojej karcie psychiatrycznej. Dla mnie cała problematyka diagnostyki jest próbą usystematyzowania mgły, próbą posiadania do powiedzenia więcej niż naprawdę można powiedzieć na pewno. Służy to ogólnie porozumiewaniu się pomiędzy ludźmi, więc jest potrzebne. Tym bardziej jestem przeciwna uogólnianiu, bo to jest jakiś język, jakiś kod. On nie miał w sobie, nie ma mieć w sobie nic złego. On nie służy do właśnie stygmatyzowania i etykietkowania. On służy do tego, żeby człowiek przechodząc pomiędzy jednym specjalistą a drugim miał jak najłatwiej na wejściu. To znaczy, żeby nie musiał opowiadać całego siebie od nowa. Tylko wchodzi z diagnozą taką, taką i taką i nowy specjalista już wie, w którą stronę zaglądamy i nie zaczyna wywiadu od nowa. Tylko od pewnego poziomu zagłębienia. I może rozmawiać z pacjentem o tym, jak on się ma do tej diagnozy. Jak on się stosunkuje. Czy on się widzi w tej diagnozie, tak? Nie ma problemu. Chyba, że samą diagnozę nazwiemy problemem, postanowimy ujmować jako problem. Wtedy to będzie problem. I naprawdę nie wiem, kim są ci ludzie i skąd się biorą ci, którzy tak krzyczą o tym etykietkowaniu, o tym, że nie ma już zespołu Aspergera. Nie mówimy zespół Aspergera, nie mówimy autyzm wysokofunkcjonujący. Tak, no to, co ja widzę, to są aktywiści lewicowi, no. Co im przyświeca? Czy oni są jakoś zorganizowani? Skąd oni się wyjajają? Nie wiem dokładnie. Niepokoi mnie to, bo jest to jakieś postępujące zamykanie ust ludziom, których nie dali konkret. Mam nadzieję, że nie będziemy dalej zmierzać w tym kierunku, aczkolwiek sądzę, że właśnie będziemy. I na tym kończę dzisiejszy odcinek. I w następnym odcinku będziemy omawiali głębiej główne obszary zaburzeń funkcjonowania. Bez autystów. Czekajcie, jak to szło? Już może to przeczytać, bo właśnie nie potrafię tego nauczyć na pamięć. Z określenia zespołu Aspergera się można było nauczyć, ale tego to nie bardzo. Autystów bez nieprawidłowości w rozwoju intelektualnym i złagodnymi nieprawidłowościami lub bez nieprawidłowości w języku funkcjonalnym. O. Dziękuję bardzo.